Nie wiem, czy miałaś okazję widzieć występ w greckim Twoja twarz brzmi znajomo, który był specjalnie dedykowany Eurowizji, no i Twoje wcielenie. Jak byś to oceniła? No cieszę się ogromnie, że zostałam w ten sposób wyróżniona, ponieważ no widać gdzieś tam ten nasz koloryt przyciągnął uwagę i został w pamięci widzów europejskich. Cieszę się, że po prostu zostałam w ten sposób tak wyróżniona. A jak ci się podobała na przykład osoba, która gdzieś tam z boku też ubijała masę jako Ola Ciupa? Przyznam szczerze, że się aż tak nie przyglądałam. Skupiałam się na wokaliście, który sobie tak rewelacyjnie starał poradzić z językiem polskim, który no, dla Greka mogę sobie tylko wyobrazić, jaki jest trudny. Ale poradził sobie świetnie i niesamowicie poprawiło mi to humor. Jeśli chodzi na przykład o program Twoja twarz brzmi znajomo, gdybyś dostała propozycję udziału w takim programie, czy byś ją przyjęła i chętnie realizowała jakby wcielenia w postacie? Przyznam szczerze, że chyba ze względu nawet na czas nie dałabym rady, ponieważ no, zaczęłam trasę koncertową i to jest znowu gdzieś ponad 200 koncertów w roku, więc ja jestem cały czas w rozjazdach, nie dałabym po prostu rady dźwignąć takiego programu. Natomiast jest to fajna forma. Fajna forma programu, natomiast nie wiem, czy akurat bym się odnalazła w takim programie.